Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rorą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spara ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Jakże piękna, a jednocześnie wymagająca jest dzisiejsza Ewangelia, która mówi o roli, mówi o polu. Słowo rora także kojarzy się nam z teatrem w języku polskim. Rorą określamy i ziemię, i rorą określamy także przedstawienie, które ma do odegrania aktor. Jedna i druga rora wymaga trudu i wymaga przygotowania, wymaga oprawienia. W pierwszym przypadku ziemi, w drugim przypadku samego człowieka. I tym jest właśnie nasze życie, ciągłym uprawianiem, uprawianiem swojej codzienności, aby stawała się jak najbardziej żyzna. Trzeba więc na początek stanięcia w prawdzie, ocenienia kategorii roli mojego życia, co chcę osiągnąć i czego będę potrzebował. Stanięcia w prawdzie, co jest we mnie dobre, ale także zobaczenia, co we mnie jest jeszcze jałowe, co będzie wymagało nawożenia. Rora wymaga także wyplenienia. Wyplenienia tego, co jest chwastem, co będzie zagłuszać i niszczyć zasiane ziarno. Czym są te chwasty? Często są to nawyki naszej codzienności. Późne wstawanie, przysiadywanie do późna w nocy. Czasami są to przedmioty. Telewizor, pieniądze. Czasami są to osoby, które także trzeba ze swojego życia wyplenić. Nie. Nie tylko rzeczy nas oddzielają od Boga. Także są ludzie, którzy w przestrzeni mojego życia, mojej codzienności stają się chwastem. Jakże to niemodne na współczesne czasy. Jakże można powiedzieć, że człowiek bywa chwastem. To nie powie tylko Ewangelia, choć ona ze wszystkich ksiąg najważniejsza. To powie nam także psychologia. Unikaj ludzi toksycznych, bo zatruci sami zatruwają. Ale kiedy w Kościele padną te słowa, że niektórych ludzi by trzeba było wyrzucić ze swojego życia, a nawet z Kościoła, to się rarą podnosi. Jakim prawem? Kościół jest dla wszystkich. Nie, nie dla wszystkich. Kościół jest dla tych, którzy chcą wzrastać ku Bogu, a nie ku sobie. Rora
wymaga więc wyplenienia. Wyplenienia z niej tego, co nie pozwoli wzrastać zialno. I to będzie bolało. Bo nie oszukujmy się. Choć coś jest chwastem, to nie znaczy, że nie jest piękne, że nie przyciąga oka, że nie kusi. Zwykłe czasami chwasty lądują w pięknych bukietach przed ołtarzem. Panie młode często w tym sezonie mają chwasty w bukietach ślubnych, a jest to nawłoć. Jakże piękna. Żaden bukiet angielski bez nawłoci się nie obejdzie, a jest chwastem, który zabija. Tam, gdzie się wsieje nawłoć, umiera całe życie. Nawłoć jest na tyle silna, że potrafi wszystkie rośliny wyplenić ze swojego otoczenia. Ale kwiaty ma piękne. Także i są ludzie tacy wśród nas, którzy zatruwają nas, wyjaławiają, ale w końcu miło z nimi być, bo to w końcu pan prezes, bo ta osoba liczy się w świecie, świat się z tą osobą liczy. Stąd przez nasze układy, układziki na poziomie wiernych, ale i także nas, wyższych kapłanów, duchowieństwa wyższego, zachwaściło się pole Kościoła, bo nie mieliśmy odwagi powiedzieć: twoje życie to chwast, co niszczy, zatruwa i wyjaławia ziemię. Strasznie się w Kościele boimy tego, że jest nas coraz mniej. Kościół francuski przeżył cud. Na czym ten cud polega? Że pomimo tego, że ich biskupi po dzień dzisiejszy nie mają odwagi głośno wypowiedzieć tego, co się wydarzyło w piątek, tylko wyrażają ubolewanie nad zranionymi ludzkimi uczuciami, nie nad zranionym sercem Boga. Nie, nie. Oni ubolewają, że ludzie zostali zranieni. To pomimo tego w tym roku kilkanaście tysięcy młodych ludzi przyjęło chrzest. Kiedy ich kościoły zostały zamknięte, ci katolicy na kolanach trwali przed drzwiami swoich kościołów, nie prosząc władzy, prosząc Boga, aby złamał butę narodu i rządzących, by drzwi kościołów dla wiernych zostały otwarte. Tam nie ma ilości, ale rodzi się jakość. Bo ci, którzy byli chwastami, sobie innej ziemi poszukali. Została tylko pszenica. Boimy się tego, ile nas w Kościele będzie. Nie boimy się tego, że może nas ciągle za dużo. Bo dlaczegoś to słowo nie może wzrastać. Dlaczego? Bo jak mówić o braterstwie, o miłości, kiedy czasami pierwsza katoliczka z ławki okazuje się jedną z najgorszych sąsiadek. Jak mówić o wielkości poświęcenia dla Chrystusa, jak się poogląda, czym słudzy Chrystusa jeżdżą na co dzień. Musimy się zastanowić, czy gleba naszego życia i gleba Kościoła nie jest zbyt zachwaszczona i przez to Słowo Boże nie może wzrastać. Lecz jest pokusa bardzo wielka. Kościół odchwaszczać. W tym to katolicy
są zawsze pierwsi. Od pałaców biskupi po plebanie. Tylko zapominają za próg własnego domu popatrzeć. Czy chcę, żeby Słowo Boże zrastało? Jeśli tak, to muszę włożyć konkretną pracę, aby odchwaścić ziemię swojej codzienności. Amen.